Instytut Literatury przygotowuje ukraiński portal pod nazwą Posestry – Ukraińska i Polska Literatury. Na tym portalu będą drukowane utwory ukraińskich pisarzy i utwory polskich pisarzy w przekładzie na język ukraiński. Zapraszamy do kontaktu. Доброго вечора. Мене звати Ірина Лазуткіна. Я дитяча письменниця з України, з Києва. Вийшло так, що 24 лютого ми були вимушені покинути наш дім в зв'язку з ситуацією, яка сталася в Україні, в зв'язку з війною. І зараз ми опинилися тут. Мені, як зараз мамі двох діток і як письменниці, цікаво постає питання, як далі жити, як можливо реалізуватися. І цікаво, які зараз заходи здійснює Міністерство культури для того, щоб якось підтримати українських митців, для того, щоб їм допомогти. Co robi dzisiaj Ministerstwo Kultury dla ukraińskich twórców i instytucji? Myśmy jeszcze przed wojną byli w bardzo dobrych relacjach. Ja nawet niedługo przed napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę widziałem się z ministrem Oleksandrem Tkaczenką i w piątek miałem być w Kijowie, w czwartek wybuchła wojna. Ale w poniedziałek, czyli dwa dni później, razem z ministrem Litwy we trzech podpisaliśmy takie porozumienie w kulturze Trójkątu Lubelskiego. Więc współpracujemy, jesteśmy w kontakcie. Dzisiaj rano nawet rozmawiałem z ministrem Tkaczenką w wielu sprawach, które są ważne. W tej chwili najważniejsza jest pomoc dla Ukrainy tam, na miejscu, to znaczy pomoc w działaniach wojennych, w działaniach obronnych. I to jest priorytet, ale od początku myśleliśmy i przygotowywaliśmy się do tego, żeby pomagać także w obszarze kultury, w obszarze dziedzictwa narodowego. Myśmy powołali taki specjalny zespół dzień przed wybuchem wojny, który koordynuje te działania, już pierwsze materiały, tiry, transporty kolejowe, z materiałami, które zabezpieczają zabytki w Lwowie, w innych miastach, które także służą do zabezpieczania dzieł sztuki w muzeach, takich właśnie jak tutaj na przykład. Procentuje też to, że nasze instytucje od lat współpracowały, instytucje muzealne, instytucje kultury. Także archiwa od samego początku współpracują, bo to też jest bardzo ważna rzecz. Mówię o tym dlatego, że najważniejsze jest to, żeby wesprzeć instytucje kultury i muzea tam na Ukrainie w tej chwili, ale równolegle także mamy kontakty z artystami. Myśmy pomagając Białorusi uruchomili takie rezydencje dla artystów białoruskich. One były realizowane w Instytucie Adama Mickiewicza, w Instytucie Teatralnym, w naszych teatrach i innych instytucjach kultury i w tej chwili także realizujemy to z grupami artystów ukraińskich. Zapraszamy do naszych rezydencji Centrum Polskiej Rzeźby w Orońsku, Instytut Teatralny, Instytut Adama Mickiewicza, Zamek Ujazdowski, czyli Centrum Sztuki Współczesnej i kilka innych naszych instytucji w tej chwili realizuje rezydencję dla Ukraińców, dla uciekinierów wojennych. A z kolei także w tych instytucjach, które realizowały rezydencję dla Białorusinów, poszerzamy to dla obywateli Ukrainy, dla artystów z Ukrainy. My także od lat prowadziliśmy takie projekty stypendialne dla młodych twórców z Ukrainy, z Białorusi, w każdym razie z tamtych regionów i one też są kontynuowane i rozwijane. Nasze instytucje wszystkie chyba, tak jak wiem, przyjmują artystów z Ukrainy, także nasze media przyjmują ekipy medialne z Ukrainy. Także to się dzieje w tej chwili.
Ви розповіли про інституції, які причетні до допомоги українським митцям, і про резиденції, які існують. І хотілося б детальніше дізнатися, з ким можна сконтактувати письменникам з України, щоб вони могли дізнатися детальніше, як взяти участь у цих резиденціях, у цих заходах і так далі. На нашій стороні Міністерства культури і Дійства Народового є інформації стосовно резиденції. I tam można uzyskać informacje, z kim się kontaktować. Ale polecam też kontaktowanie się bezpośrednio z naszymi instytucjami, bo no w tej chwili chyba wszyscy wspólnie walczymy z tym wielkim zagrożeniem we wszystkich obszarach i ta solidarność myślę, że jest widoczna i nasze instytucje są wyczulone na to, żeby współpracować z artystami, z obywatelami Ukrainy. W formie przede wszystkim rezydencji, czyli to jest rodzaj takich staży i współpracy poprzez to, co kiedyś nazywaliśmy wizytami studyjnymi. One są w tej chwili poszerzone, rozszerzane i szczególnie nastawione na współpracę z tymi osobami, które były zmuszone do opuszczenia Ukrainy. Dziękujemy. Ja jeszcze mam pytanie, czy są planowane rezydencje twórcze dla pisarek? My cały czas to robimy, bo mamy kilka instytucji, które się zajmują książką czy literaturą. Instytut Książki, Instytut Literatury, oba zresztą instytuty mieszczą się tu w Krakowie, gdzie rozmawiamy. I tam też od lat mamy programy i projekty, na przykład dla tłumaczy, ale w tej chwili no, oczywiście możemy to poszerzyć dla innych twórców. Myślę, że najlepszym sposobem jest bezpośredni kontakt z tymi instytucjami i także no, opisywanie tych doświadczeń, bo jak widzimy, ta pomoc polega na tym, że wszyscy w Polsce, w zasadzie, mówię wszyscy, polskie państwo, polscy obywatele, organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje kultury, kościół, wszyscy staramy się jakoś tę trudną sytuację, tej trudnej sytuacji sprostać. I te bilateralne kontakty są bardzo ważne. Dobrze, to jeszcze mam pytanie. Czy wspierana jest promocja literatury ukraińskiej w Polsce? No, od lat my prowadzimy takie programy translacyjne, które były nastawione oczywiście na promocję głównie polskiej literatury, czyli przetłumaczenie na ukraiński. Ale chociażby no, tak ad hoc różne działania są podejmowane. Dla takich dzieci na przykład sprowadzamy, już są sprowadzane książki ukraińskie do naszych bibliotek. Gdy nasz TIR z Muzeum Narodowego w Poznaniu zawiózł materiały do zabezpieczenia dzieł sztuki we Lwowie, to wrócił właśnie z książkami ukraińskimi, głównie dla dzieci, które można wypożyczyć. Natomiast będziemy też uruchamiali takie, no, z tych rezydencji mogą też korzystać przecież pisarze, bo wszyscy artyści mogą z tego korzystać. Dziękuję bardzo. Przy okazji chcę podziękować w obliczu wszystkich Ukraińców, Polakom, Rzeczypospolitej Polskiej za tak mocne wspieranie, które tutaj bardzo mocno też odczuwamy. Także z całego serca dziękujemy. Ja myślę, że, znaczy dziękuję za podziękowania, ale ja myślę, że my się czujemy jakby jednością w pewnym sensie. My wiemy też, że Ukraina walczy za Polskę, Ukraina walczy za Europę. I nawet szerzej, Ukraina walczy za cywilizację współczesną, ja bym powiedział, bo została zaatakowana przez Imperium Zła. I tę walkę wygrywa przede wszystkim dzięki sile ducha. Czyli można powiedzieć, że okazuje się, że największe zasoby, które pozwalają nam przeciwstawić się złu, pochodzą właśnie z kultury, z ducha, z tego wszystkiego, co pozwala człowiekowi stać się bohaterem. Wtedy, kiedy musi bronić swojej rodziny, ale swojego narodu i jak się okazuje także innych narodów. I jak mi się wydaje, że to jest walka w obronie naszej cywilizacji.
I to powinniśmy sobie uświadamiać, a w związku z tym wszyscy jesteśmy tutaj na froncie. No, jedni mają bardziej podstawowe obowiązki, czy takie obowiązki, no, o których często trudno jest mówić bez wzruszenia, bo to jest gotowość do poświęcenia własnego życia. Rzecz we współczesnym świecie jakby no, traktowana tylko na obrazach czy na filmach, prawda? To jest bardzo rzeczywiste. Także dziękując za podziękowania, my dziękujemy za to, że Ukraina daje przykład światu, jak należy przeciwstawić się złu. I dobrze, myślę, że ci, którzy tam są na pierwszej linii frontu, są tego świadomi. I to jest nasz sukces wspólny, prawda? Że oni wiedzą, że mają wsparcie całego cywilizowanego świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy.